Takim wieczorem, po wieczorze, w którym Polska jednak awansowała na Euro 2024, jedziemy do Niemiec, chociaż wyglądało to e, bardzo, bardzo źle, naprawdę bałem się tej wali, ale jednak strach ma duże w oczy. Po pierwsze, zaskoczyła mnie negatywnie walia, była słaba i tak jej pozwoliliśmy na za dużo, prawda? Miała swoje momenty, ale przede wszystkim Polska zagrała. Dużo, dużo lepiej niż się spodziewałem, tak? Bardzo spokojnie z tyłu. To, że w ogóle udało się zachować czyste konto w tym meczu, to troszeczkę jest cud i zasługa Wojtka yy, Szczęsnego. Słuchajcie, ja wiem, że to padaką tego meczu nie nazwę, ale jakości w tym dużo nie było. Słuchajcie, pierwszy strzał oddaliśmy w 103 minucie. My, którzy musieliśmy wygrać, żeby awansować, a jednak się udało, słuchajcie, jedziemy na turniej. To jest cudowna e, wiadomość. Wyobraźcie sobie, jaki byłby marazm, jak, jaka, jaka byłaby smuta, jaka, jakie byłoby zniechęcenie w ogóle do piłki, do reprezentacji, która zaczęła już odzyskiwać wiarę, e, wiarę kibiców. Pewnie liderzy, ci najważniejsi, na pewno Wojtek Szczęsny, Kamil Grosicki, może, może też Robert Lewandowski, gdyby się nie udało awansować, może skończyliby karierę w kadrze. A ci młodzi, ci, którzy następują teraz i będą stanowić przez najbliższe lata o reprezentacji Polski, by weszli z bagażem nieudaczników? którzy zawiedli, tak, i, i zwalią naprawdę, e, bo najpierw się skompromitowali w takiej słabej grupie. Uznaję dzisiaj oficjalnie, że reprezentacja Polski zrehabilitowała się po tej padace, którą grała w eliminacjach. Oczywiście, będziemy pamiętać na zawsze Kiszyniów, będziemy pamiętać remis z Mołdawią e, na Stanie Narodowym i to, że walczyliśmy te, ten jeden punkt, ale... To, że zobaczcie, jedziemy na euro. Zobaczcie, jedziemy na euro. Byliśmy ostatnią drużyną. Już Gruzja, już Ukraina. Zresztą zobaczcie, nasi przyjaciele. Gruzja sędziował Szymon Marciniak. Ukraina na stadionie we Wrocławiu i wreszcie my, ostatni uczestnik, naprawdę, już ten pociąg jedzie, biegniemy po Peronie, skaczemy. Chwiejemy się chwilkę tutaj na y, po, po, po skoku na, na stopniu. Ustaliśmy, jedziemy na euro. Ostatni strzał tego meczu, ostatni karny. Zobaczcie, zadecydował w ogóle co to były za jedenastki. Jak my perfekcyjnie wy wykonujemy jedenastki, słuchajcie. Jeden Kuba Błaszczykowski, który zawiódł, i tak patrzyłem na każdego z naszych chłopaków, który podchodził, patrzyłem im w oczy, czy dadzą rady. Lewy, jak zaczął, jak się zatrzymał, jak ruszył, o boskie, nie nie, nie, no to się źle, zaraz, zaraz on, on złapie tę piłkę. Nie słuchajcie, Przemek Frankowski, profesor, jak, jakiego jak, jak killera e, z rzutu karnego strzelił i w ogóle, dla mnie to był najlepszy e, polski zawodnik z pola i w defensywie, no, zamknął tą, e, zamknął Waliczyką lewą stronę i w ofensywie po prostu najlepszy, słuchajcie, Przemek Frankowski, top plus Wojtek Szczęsny za, tak naprawdę, e, za tą obronę Jedenastki, ale przecież miał też, że dwie interwencje, zwłaszcza tą jedną po strzale tego, e, tego całego mura, e, w okienko by wleciało, rzu, 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 rzucił się do góry i wybił. Także, także Wojtek Szczęsny, słuchajcie, jak się cieszę dla niego, bo zobaczcie, to mógł być ostatni mecz w jego e, karierze. W reprezentacji, no bo powiedział, że po euro kończy. Więc gdyby się zakończyło, znaczy nie chciałem, żeby zakończył karierę w kadrze takim niepowodzeniem, żebyśmy pamiętali mu Wojtek Szczęsny. Tak naprawdę, jakbyśmy się zastanowili, czy nie najlepszy e, bramkarz w historii reprezentacji Polski, no wiem, że był Jan Tomaszewski, że był, e, że był Józek Młynarczyk, e, że był, e, że był Jerzy Dudek, zwycięzca Ligi Mistrzów, tak? Artur Borus, przecież bardzo go lubimy i szanujemy, Łukasz Fabiański, ale patrząc na to, w jakim gra klubie, jak długo jest na topie Arsenal Juventus, jeszcze po drodze Roma, to nie wiem, czy no, musielibyśmy się pokłócić. Dzisiaj zobaczcie, Wojtek Szczęsny. Były wątpliwości. Przecież Tomasz Haj to w ogóle wypomniał mu, że sześć razem z Janem Bedarkiem błędów, sześć straconych bramek to ich wspólna wina, ale Wojtek Szczęsny w momentach takich krytycznych, zobaczcie, na Mundialu. Najlepszy nasz zawodnik reprezentacji polskiej na Mundialu w Katarze. Z pola Bartek, Barto, Bartek Bereszyński, ale ogólnie jedynym wygranym tego Mundialu był Wojtek Szczęsny, no i oczywiście karny Leomessiego i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj jedziemy na Euro dzięki Wojtkowi Szczęsnemu. Kapitalna parada, w ogóle zastygłem, bo jak on obronił tego karnego, to, to i biegło tam do niego dwóch piłkarzy naszych i tak zaczekali, no bo sędzia coś czekał, słuchał, czy nie będzie ten karny powtórzony, bo Szczęsny nie, nie wybiegł za bardzo przed linię. Nie, słuchajcie, euforia, jedziemy. Czy zasłużyliśmy? Słuchajcie, skoro jedziemy, to znaczy, że zasłużyliśmy. Oczywiście utrudniliśmy sobie tą drogę, ale jednak zobaczcie, kolejny baraż, który Polska wygrywa. Ze Szwecją, która była faworytem, wygraliśmy. Z Walią, która była faworytem, bo graliśmy na jej terenie. I zobaczcie, Walijczycy, którzy nie przegrali 20 z 23 meczów u siebie, potrafili wygrać z Chorwacją 2-1. Tutaj nie na wiele, no, trochę na za dużo im pozwoliliśmy, ale nie wykorzystali tego. To, że grali tym y, murem y, mierzącym 1,96 m, i żaden z naszych obrońców nie był w stanie go powstrzymać. Po prostu każda to jest w ogóle y, oczywiście. Jedziemy na euro i to jest fajne. Będziemy się jarać przynajmniej do drugiego meczu. Gramy o zwycięstwo. O wszystko prawdopodobnie zagramy z Austrią 21 e, czerwca w Berlinie zaczynamy z Holandią. Ale słuchajcie, jestem optymistą, nie że no, patrząc na ten mecz Walijczyków z Polską, pomyślałem sobie, że raczej nie oglądamy w tym momencie drużyny, które będą się biły o finał Euro 2024, tak? Kto by nie awansował z tych dwóch drużyn, to wyjście z grupy będzie graniczyło z cudem, zwłaszcza. Zwłaszcza z naszej grupy, ale nie można odmówić Michałowi Probierzowi pomysłu na tą e, drużynę. Zobaczcie, inaczej zagrał e, ze Stonią atakiem pozycyjnym, inaczej zagrał tutaj. wahadłowi, uparł się na tych wahadłowych. My mówiliśmy: może skrzydłowi, grajmy czwórką z tyłu. Notabene w tym meczu pojawiała się czwórka z tyłu, gdy właśnie ten fenomenalny przemek frankowski grał prawego obrońcę, a Jakub Kiwior prze przesuwał się. Bardziej w lewą stronę i broniliśmy wtedy czterema obrońcami, ale chcę powiedzieć, że wahadłowi Dzi dzisiaj fenomenalny Przemek Frankowski ze Stonią, Nikola Zalewski. Dzisiaj nieco gorzej, ale nie zgadzam się z tak surową oceną, bo na kanał sportowy.pl Marcin Bożęcki zrobił oceny. Nikoli dał tylko 3 na 10. Moim zdaniem Nikola szarpał, Nikola dryblował. No zabrakło tego ostatniego podania takiego, po której ktoś miałby klarowną sytuację. Jak mówię, e, pierwszy strzał oddaliśmy tak naprawdę w 103 minucie, dopiero, e, dopiero w dogrywce. Ale mi się pomysł z wahadłowymi bardzo podobał i tym środkiem pola. Zobaczcie, no przecież Kuba Piotrowski to jest wynalazek. Czesław Michniewicz go już powołał, ale nie dał mu zagrać. Więc to jest autorski pomysł, Michała Probierza. My byśmy powiedzieli, może spróbujmy Moderem od pierwszych minut. Nie wiadomo, jakby to wyszło. Muszę Wam powiedzieć, że wysłanie Kuby Modera na trybuny mnie, e, mnie trochę e, rozczarowało i zdumiało. E, ja rozumiem. E, dzisiaj okazuje się, że to Probierz miał we wszystkim e, rację. Wszystkie decyzje się bronią. Może poza tą z Janem Bednarkiem, bo to naprawdę cud, że nie doszło do tragedii. Przecież my... Po zagraniach Janka mogliśmy przegrywać 0 do 2. I 3. Nie było to przyznanie się do winy zdjęcie bednarka w 80 minucie stopera. No, W takiej sytuacji 0-0 wzmacnia się atak. Daje się świeżych zawodników, żeby atakowali, kreowali sytuację, żeby strzelić Gola. Tu nagle w 80 minucie schodzi stoper i wchodzi nierozgrzany, niebędący. Prawda, w, w, w gazie to, to trochę było wrzucenie na minę Bartka Salomona, którego chcieliśmy od początku. I zagrał bardzo, bardzo, bardzo pewnie i bardzo, i bardzo dobrze. Michał Pazna, z którym robiliśmy program w kanale sportowym Hate Park, mówił, że to jest naprawdę bardzo trudny moment dla obrońcy, żeby nagle wejść w rytm, gdzie masz rozbieganych, rozgrzanych. Napastników, tak? I on sam nigdy by nie chciał. Znaczy, no, wszedłby oczywiście, przecież nie pękał, tak? Ale, ale jest to trudna, bardzo trudny moment bardzo na obronę, więc trochę to był taki wotum nie, nieufności dla, dla Bednarka, bo naprawdę tragedia wisiała w powietrzu. No, przecież ta sytuacja, gdzie oni się nie porozumiał się z Wojtkiem Szczęsnym i jeszcze Szczęsny doznał przy tym kontuzji. No to przecież to było starą nam w oczach Senegal. Tak, przecież tam Walijczyk strzelał na pustą bramkę. Gdyby strzelił, to co z tego, że Szczęsny leży na murawie i się zwija. Nie została przerwana akcja, po prostu byśmy stracili bramkę. Więc, więc to jest szok, ale to też. No, to, że zachowaliśmy czyste konto, ale też chwała Probieżowi za to, jak z jakim spokojem, z jaką konsekwencją broniliśmy się i wyprowadzaliśmy ataki. No, zdecydowanie, zobaczcie, Michał Probierz, gość, nagle okazuje się, że gdzie tyle było wątpliwości, że obejmuje reprezentację. No, zrobił to na absolutnym farcie. Tak? Musiał się skompromitować Fernando Santos, a on był po prostu Cezarem U-21. Współpracował z Cezarem Kuleszu. W Jagiellonii znali się, mieli do siebie zaufanie, zwłaszcza prezes do do, 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 do Michała Probierza w, w innych okolicznościach myślę, że Michał Probierz by, by tej funkcji nie dostał patrząc na to jak grały jego kluby, jak grała jego Krakowia, którą przez wiele lat yy, prowadził i baliliśmy się, że, yy, że dojdzie do yy, skrakowienia reprezentacji Polski, tylko że on obejmował już obolałą reprezentację Polski, po aferach premiowych, po, po, po tej niechęci między zawodnikami, po tych wywiadach Łukasza Skorupskiego, przede wszystkim po mm, reprezentację objął, która straciła wiarę w samą siebie piłkarze po tych, po tych niepowodzeniach z Albanią i w Kiszyniowie z, z Mołdawią, czyli największą kompromitacją w historii polskiej reprezentacji. Patrząc na to gdzie w rankingu FIFA była, była Mołdawia. Więc słuchajcie, no, Michał Probierz, ja do meczu z Estonią mówiłem, że mnie nie przekonywał zupełnie. Nie widziałem żadnego progresu. Jego pomysły też pamiętacie tam Patryk Peda czy Patryk Dziczek. No nie do końca trafione, Może, że trochę za bardzo też zawierzał zawodnikom Ekstraklasy. Jakby uważając, że samemu będąc trenerem z Ekstraklasy ma, ma coś tutaj do spłacenia, do zadośćuczynienia. I wygrana z Wyspami Owczymi, Łotwą, Estonią. No co, Czy miało mnie to przekonać? Dlatego bałem się bardzo tego meczu z Walią. Jak mówię, my jednak, myślę, Michał Probierz zaskoczył Walijczyków e, swoją grą. Myślę, że oni się spodziewali czegoś innego. Może właśnie takiej gry ataku pozycyjnego, jaki prezentowaliśmy ze Stonią. A Michał Probierz, mówią to wszyscy, którzy z nim m, współpracowali, Igor Lewczuk w Jagiellonii, e, on uwielbia ściemniać, zaciemniać, e, zwodzić e, rywali, dziennikarzy. E, e, często stosował takie triki. I słuchajcie, te jego ekstraklasowe zagrania dały, dały radę. E, Michał Pazdan mi powtarzał, o tu jaki wyblok, rzut, rzut, rzut rożny. Um, tu zawodnicy blokują, tutaj na, na długi słupek ktoś tam biegnie. Jakub Kiwior, pamiętacie, dostał w kolano e, piłką i strzelił nad, e, niecelnie nad poprzeczką, a gdyby przymierzył, przy przycelował, mo, mogła być Bramka. Chodzi o to, że jakieś rozwiązania z Krakowi, z oni w kadrze, okazuje się, funkcjonują. No nie stworzyliśmy klarownych sytuacji, nie zmusiliśmy Bramkarza do interwencji, ale ale, słuchajcie, no to, to był po prostu najlepszy mecz drużyny Michała Probierza póki co. I widać progres. I widać, że zmienia się, polepsza atmosfera. Że te jego wybory właśnie E, takie, że Kuba e, Piotrowski. No, e, z, z Janem Bednarkiem wracając do niego, e, myślę, że, e, że to mógł być... Pamiętacie, e, on go nie powołał, przecież na pierwsze zgrupowanie powołał, a na drugie. No, wydawało się, zawodnik z Championship, zawodnik, który ma 150 metrów w Premier League. Znaczy, ci wszyscy trenerzy się myli, a jednak jest w nim coś e, takiego, że bije ta niepewność, że robi że ma wpadki, które naprawdę dla nas mogły się skończyć źle. Mogło być 0-2, i byśmy tego nie wyciągnęli. Słuchajcie, nie doszłoby do, do karnych. Zawiódł mnie też dzisiaj Karol Świderski. Oczywiście, że miał ciężko w ogóle napastnikom, ciężko się było przebić. Robert Lewandowski, słuchajcie, no kapitan i lider dzisiaj. Może z jednym strzałem. No super, że jako pierwszy wykonał jedenastkę i nie pękł, i, i strzelił, i, i, i otworzył ten worek z bramkami w karnych. Ale każdy z naszych napastników, znaczy każdy ze strzelców naprawdę zachował się fantastycznie. Fantastyczny strzał piątka, fantastyczny strzał trzemka frankowskiego Nikoli Zalewskiego. Tam bramkarz wyczuł, gdyby piłka poleciała odrobinę niżej, on by, on by to mógł wyjąć, ale e, fajnie, że Nikola e, nie zawiódł, przecież on świetnie też strzelił karnego z, e, e, dla Romy w meczu z Feyenoordem. Ostatni karny z serii, który dał awans, więc też tą presję wytrzymał i, i w kadrze też wytrzymał. Perfekcyjne jedenastki. No to już jest coś. To już jest coś. I w ogóle rozważaliśmy to w studiu i ja się zgadzam, że to może być ten mecz, to zwycięstwo, ten awans takim mitem założycielskim tej reprezentacji. Oczywiście, że mecz wygrany z Niemcami na stanie Narodowym, po raz pierwszy w historii jeszcze z Niemcami, którzy są mistrzami świata, zbudował... Drużynę Adama nawałki i po, poniósł aż do Euro 2016. Tutaj z gry, znaczy przypomnijmy sobie z Niemcami, Niemcy mieli 20 strzałów na bramkę, tak? Tam Wojtek Szczęsny też był bohaterem, zdecydowanie. Też mieliśmy farcik w tym wszystkim. Dzisiaj za grę ciężko e, naszych piłkarzy e, bardzo, bardzo pochwalić, chyba że za tą konsekwencję, za to, że, e, że zagrali na zero z tyłu, że e, no, ten, ten gol do szatni, co się wydawało jednak e, ze spalonego, no ale jednak e, to był mecz, dobrze powiedział trener e, Strejlał, nie, nie oceniajmy indywidualnie zawodników po tym spotkaniu, bo to był mecz zadaniowy. To było zadanie, które trzeba było wykonać bez względu na styl, bez względu na, na jakość. Trzeba po prostu było się szepchnąć łokciami, po prostu do wejścia na euro, i to e, zrobiliśmy. Bardzo finezyjnie to nie, to nie było, chociaż w grze ja widzę jakieś takie. Zaczątki tego, co my możemy grać, co może przynieść efekt. Jeśli będziemy, jeśli zachowamy czyste konto z Holandią, jeśli spróbujemy powalczyć z Austrią, może uda nam się wyjść z grupy na Euro, co moim zdaniem byłoby zakrawałoby na cud. O ile o ile na każdy z tych ostatnich turniejów, zobaczcie. Euro 2008, Euro 2012. Euro 2016, Euro 2020, że mówię tylko o mistrzostwach Europy, obowiązkiem było wyjście z grupy. Mówiliśmy, nie wiem gdzie pójdą, gdzie zajdą, ale z tej grupy oni muszą wyjść. Teraz mamy tak silną grupę, a też my pokazaliśmy taką słabość w eliminacjach, że ciężko im powiedzieć, no nie wracajcie do domu, jeśli nie wyjdziecie z grupy, no bo to jest cholernie trudna grupa. Wyjście z tej grupy, słuchajcie, i Austria, ja bym tutaj nie deprecjonował Austrii. Widziałem skróty ich dwóch ostatnich meczów, to ja nie wiem, Holandia będzie miała ciężko z Austrią. Być może Austria to w ogóle powalczy z Holandią o drugie miejsce w grupie Francuzi. Mimo tych niepowodzeń z Niemcami, no jednak jednak wydają się faworytem i całego Euro i, i naszej grupy. Oczywiście Uch, też. Więc, zawiódł mnie trochę Robert Lewandowski. Wiem, że harował, że pracował dla drużyny, że cofnął się. Niewiele z tego wynikało. Nie było strzałów. Nie był to Robert Lewandowski, prawda? Z meczu z Atletico Madrid. Ale jako kapitan, jako lider, wprowadził nas na turniej w Niemczech. To dla niego jest na pewno ważne. Przecież grał w Niemczech teraz przed dawnymi. Kibicami będzie występował na stadionach, gdzie zdobywał tyle bramek. Gramy w Hamburgu, zaczynamy od meczu, od meczu z Holandią w Hamburgu, potem Berlin, i potem z Francją na Signal i Duna Park. Słuchajcie, 80 tysięcy widzów. Z samochodzikiem sobie można skoczyć z Polski. Cudowna sytuacja, będzie to fantastyczny mecz. No, jeśli nawet zagramy, przegramy, ale zagramy tak z Francją jak w Katarze, oby to zobaczyło jak najwięcej polskich kibiców. Pamiętam, przypomina mi się ten mecz z Niemcami na Mundialu w 2006 roku, też na tym fantastycznym stadionie w Dortmundzie, gdzie no minimalnie przegraliśmy z Niemcami 0-1. Pamiętacie, Oliver Neville gdzieś tam w końcówce dopiero, Ireneusz Jelen miał tam jakąś sytuację. Yy, jedną Ebis molar, nie, nie, już nie pamiętam, ale, ale no, yy, wspomnienia yy, odżyją. Yy, chciałem tylko jeszcze, co tutaj gdzieś to było. Yy, 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 yy. Właśnie, yy, Marcin Bożyński i jego, i jego noty, to ja szybko takie moje noty yy, w oparciu o jego Wojciech Szczęsny 8 na 10 Zdecydowanie tak, może nawet dałbym 10 na 10. No po prostu bohater, tak słuchajcie. No to był jego, jego wieczór. Ani razu nie pękł. Wy yy, paradą wyjął ten strzał yy, mura, obronił kluczową jedenastkę. Czego od, więcej niby od niego mieliśmy tutaj chcieć? Jan Bednarek 3 na 10. Ja bym mu dał pewnie najniższą notę w yy, reprezentacji. No był tykającą bombą w naszej defensywie. Niepewny elektryczny, notorycznie gubiący krycie, i, i po prostu to jeszcze to nieporozumienie to mogła być taka bramka, jaką stracili Finowie, słuchajcie. Na szczęście zdezorientował się, znaczy za słabo uderzył zawodnik. Wojtek leżał, może, może, może mu przemknęło przez myśl, żeby wybić poza boisko, no bo jednak oni się tam zderzyli. Na szczęście skończyło się to źle i baliśmy się o Jana Bednarka i okazało się, że słusznie. Dla odmiany Paweł Dawidowicz nota 7 na 10 czyścił, naprawiał był niczym Vincent jak on się nazywał Winston Wolf tak? z Pulp Fiction, który, który po prostu naprawiał błędy nie pękał wiele pojedynków powietrznych, bardzo dobrze się ustawiał, czytał grę i, I zabrakło tylko może w ofensywie właśnie jakiegoś fajnego uderzenia. Jakub Kiwior myślę, że odrobinkę gorzej od Dawidowicza. Miał tam takie straty, błędy przy wyprowadzaniu piłki. No i przede wszystkim mógł spowodować rzut karny, tak właściwie nie wiem dlaczego, e, właśnie dlaczego sędzia Daniele Orsato nie sprawdził tej sytuacji, gdzie no ewidentnie popchnął e, murera. Najpierw trzymał za konstrulkę, a potem w wyniku tej przepychanki po prostu go popchnął i, i rzucił na murawę, nawet jeśli tam trochę oddał, dodał e, od siebie e, murer, więc, więc, więc po prostu trzeba na to bardzo uważać. Dałbym 5, może 6 na 10 e, kubie. Kiwiorowi włączał się też do akcji ofensywnej. Przemysław Frankowski, absolutnie dla mnie najlepszy zawodnik z pola. To jak dałem Dawidowiczowi 7, to tutaj 8 dla Przemka Frankowskiego. I w defensywie, i w ofensywie. No po prostu, no po prostu najlepszy. Piotr Zieliński, 5 na 10. Zobaczcie, że że był trochę wycofany, to znaczy nie wewnętrznie, że go nie było widać. Widać było go bardzo dużo. Po prostu czasami pełnił rolę wręcz szóstki przy wyprowadzaniu. Według tutaj Marcina, dość blady występ, trochę wyłączony z gry, bo graliśmy wahadłami. Tak, właśnie. Ale, ale ja nie uważam, żeby to był jego zły, zły mecz. Bartosz słysz, moim zdaniem, też bardzo dobry występ. 6 na 10, może 7 nawet na 10, tak jak Dawidowicz. Kuba Piotrowski, no nie tak błyskotliwy jak ze Stonią, ale inny był, a inny był rywal, ale i tak bardzo mi się podobał. Taka niebanalność, taka, czasami takie nie jak nie polski piłkarz rozwiązania, bardzo mi się podoba. No, akurat nie wstrzelił się z dystansu, liczyliśmy na tego strzały dystansu, wiedząc, że bramkarz Danny Ward jest, nie gra w Leicester City. Nie ma, nie ma tej czutki nie ma tego rytmu meczowego. Kuba Piotrowski, zobaczcie, wbił do tej reprezentacji odkrycie Michała Probieża i to może być drugi żołnierz Michała Probieża, taki, jakim jest, jakim jest Przemek. Frankowski, Nikola Zalewski, yy, Marcin Bożęcki dał mu 3 na 10, no nie no, 3 na 10 to dostał Jan Bednarek, tutaj bym mu dał piątkę, no bo szarpał, bo, 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 bo prowadził te akcje, w, yy, jako jedyny właśnie dryblował obok Przemka Frankowskiego. Dzisiaj wahadło lepsze było prawe, ze stonią lewe, ale bym, bym po prostu aż tak nisko Nikoli nie yy, rozliczał. Karol Świderski, właściwie wielki nieobecny tego, tego meczu, też bym dał 3 na 10, może 4 na 10. Wiem, że harował, że próbował, że bardzo ciężko tam było te, z tymi walizkimi obrońcami, ale, ale jednak oczekiwałem więcej, tak jak po Robercie Lewandowskim, gdzie, kto to powiedział, czy smog, że czasami widać było po nim wiek, no wiemy, że ten wiek nie gra roli u lewego, jak się patrzy na Barcelonę w ostatnich meczach, w meczu z Atletico Madryt. Jakaś w kadrze czasami taka odpowiedzialność mu się włącza, że, że, że właśnie się cofa, wychodzi poza pole karne i, i, i po prostu jest nieobecny, ale jak mówię, doprowadził do, do grywki do karnych, a w tych karnych perfekcyjny. Bartosz Salamon, który wszedł, 6 na 10. Krzysztof Piątek, bardzo aktywny, chociaż no bez, bez takiego strzału, którym pozwoliłby mu zostać Jokerem, ale perfekcyjny, wykonany, karny, dałby mu 5 na 10, trochę taką wyjściówkę. Sebastian Szymański, strasznie krótko. No, też trochę oczekiwałem więcej po Szymańskim, takim, po tak fantastycznym sezonie w lidze tureckiej. Bartosz Salamon myślę wskakuje do, do reprezentacji, do pierwszego składu, już teraz po prostu na te mecze z Turcją i z Ukrainą. Nagadałem się tak trochę chaotycznie, przypominając sobie takie główne tezy tego, co się wydarzyło, oceny, ale zobaczmy, jak Wy to komentujecie, jak Wy to przeżywaliście. Ja mówię zawały. Ja, ja, ja miałem trzy razy, Helena mam zawał. No, przy tej sytuacji Bednarka, przy tym golu, który na szczęście nie został u, e, uznany. Przy tym jak m, Kubaki, e, nie nie, Przemek e, Frankowski kopnął też Murera e, tuż obok słupka e, i ten się domagał karnego, bałem się, że to będzie warowane. No było kopnięcie, na szczęście zgodnie e, z dyrektywami UEFA. Rafał Rostkowski, gadałem z nim o tym, przysłał SMS, smsa, że formalnie tak, było kopnięcie, ale z duchem gry nie był to faul, nadający się na karnego, bo to zdarzenie było bez wpływu na grę. Mur kopnął już piłkę, a ona leciała, kopnięcie Polaka było więc bez znaczenia. Więc to nie jest tak, że Daniele Orsato pomylił się na naszą e, korzyść, ale ja, ja już, prawda, pod respirator prawie e, żądałem pod e, pięcia. Moi drodzy, super, że jesteśmy tutaj w małym, w małym gronie 850 osób, no ale jest do cholery druga 25. Ale piłka nożna spać nie można. Ja, ponieważ też cały czas piłem kawę i się nakręciłem, to nie wiem, o której pójdę spać. Super, że jesteście i tak. Stali widzę i nowi. Tomek Gwóźdź, Panie Michale, co Pan sądzi o braku Grosickiego? No nie było za kogo go wprowadzić. Ja byłem pewien, że właśnie narzuty karne, bo przecież e, przecież dobrze je e, wykonuje, takie szarpnięcie Właśnie w dogrywce, zobaczcie, gdzie Walia siadła, siadła. My ich, ja się bałem, że będzie odwrotnie, że to oni nas fizycznie zdominują, a oni już, zwłaszcza w drugiej połowie dogrywki, oddychali rękawami, aż bra brakowało rzeczywiście Grosika, który by Szarp, no, no ale, 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 no może za Nikole Zalewskiego, no nie wiem. Trochę zawód, że, że ten grosik nie wystąpił na podmęczonego rywala. Miał jeszcze jedną zmianę, przecież została probieżowi. Patrici, Misza, Walia to przeszłość dziś nie było mowy o stylu dziś trzeba było wywalczyć, wyszarpać by awans. Dariusz Szpakowski w niebo wzięty w końcu skomentował wielki sukces Polaków. Nasi kibice top. Żeby taka atmosfera, jak na tym walijskim stadionie z Cardiff City Stadium, była na Stadionie Narodowym. Niebywale. No, ja nawet słyszałem polskich kibiców, tam była zabawna e, sytuacja, nie wiem czy widzieliście, kiedy nasze polskie trybuny e, krzyczały jazda z wami, Polacy jazda z wami, a Dariusz Szpakowski zinterpretował to jako e, jesteśmy z wami Polacy. Jesteśmy z Wami. Z wami prawda, no, Brzmi, brzmi podobnie. podobnie, można się pomylić. Ja też się bardzo cieszę, że Szpak wrócił do komentowania chyba po roku i trzech miesiącach. No, ostatni mecz, jaki skomentował, to Mundial, a kadry nie komentował już od trzech lat. No i super. Ja Darka uwielbiam, jak on komentuje. No to od razu już się wchodzi na wyższy poziom emocji, nerwów i tak dalej. Bardzo się cieszę. Nie wiem, jak nam się podzielą tymi meczami, no ale, ale cieszę się, że go na Euro usłyszymy. Boks, wrzos, boxing. Mecz przejdzie do historii polskiej piłki. Jedziemy na Euro. Brawo. Polacy za wszelką... Brawo Polacy za walkę. Wojownicy. Brawo. Szczęsny. Karne Matko Boska. No tak, tak, tak. Yy, tak, przejdzie do historii nie za grę, ale za wykonane zadanie, słuchajcie. Cóż z tego, że pięknie graliśmy? się tak bałem. Zaczęliśmy bardzo dobrze, prowadziliśmy grę, stwarzaliśmy zagrożenie, choć bez e, celnego e, strzału i bałem się, zaraz jakiś głupi gol wpadnie, mimo naszej lepszej gry niż Walia, e, zaraz nas skarcą, no i wtedy padł ten gol Mura, na szczęście mm, nieuznany. Jarosław Cedro, Piotrowski, co ogarnie ważne, to widać, że ma charakter i osobowość, jakiej oczekujemy od reprezentanta. Majaja nie pęka, pokazuje się do piłki, biega, walczy. Właśnie, właśnie brakowało tej kadrze charakteru w eliminacjach. I tacy piłkarze, jak, jak właśnie Piotrowski, ale też. Przemek Frankowski. Ale Nikola Zalewski, słuchajcie, zaimponował mi swoim charakterem, balecznością właśnie wchodzeniem w drblingi, a jak już nie wchodzi, to z od, y, podniesioną y, głową, y, bo, bo pamiętamy na przykład ten pierwszy jego mecz na Mundialu, no i taki zaciągnięty, taki spalony, spalił się zupełnie w tym Nikola y, Zalewski. Michał Woron pisze, czy, y, czy przy niewygranym meczu można dać ocenę wyżej niż 5 na 10. Myślę, że 5 za taki mecz to maks dla gracza. Za karne Wojtek może dostać jedynie ósemkę. Ale nie no, Frankowski zasługuje na siódemkę moim zdaniem. Dawidowicz zachował czyste to zachował i był profesorem, był najlepszy z naszych e, defensorów. Myślę, że e, należy mu się to wyróżnienie. Agnieszka Żebrowska, Salamon, Musowo, Agnieszko, ty jesteś niesamowita. Powiedz, ile trwa twoja doba, bo jesteś Widzę cię na czacie e, czy kanału sportowego czy e, tutaj u mnie o każdej porze ludzie nie idziecie jutro do pracy, ja też idę jutro do pracy. Co prawda nie na ten program o 10, no już bym nie dał rady, ja w ogóle jeszcze coś mam zamiar napisać na, e, na kanał sportowy.pl, jak, jak mi coś przyjdzie do głowy sensownego. I się obudzę, ale o 14:30 kadra wraca, e, polscy kibice idą ją powitać. Mam nadzieję, że to nie będzie tak jak po Euro 2016, że oni tak przemknęli, nie mówiąc już o e, Mundialu w Katarze, gdzie w ogóle podjechało coś na lotnisku i w ogóle nie wszyscy wrócili i tak dalej, i tak dalej. No nie. E, emocjonalnie byliśmy z nimi, mamy prawo się z nimi spotkać. Tomek Pie też pisze, Yy, uważam, że super zmiana Salamona. Czy będzie on filarem w defensywie na Euro? Pamiętam, że widział go Pan, podobnie jak ja, w wyjściowej jedenastce. No i, i słuchajcie, w większości wyjściowych jedenastek yy, widzieliśmy go yy, i okazuje się, że yy, no Michał Probierz tutaj nie najlepiej obsadził, ale dobrze, że późno, bo późno, ale że to yy, naprawił. Zalewski to nasz taki Dembele, Makembe, czy yy, jamunę Jamule, Laminę Jamale chyba, tak? Les Białek yy, pisze, dobre. Wielki pisze tak, Panie Michale, te live'y zawsze pomagały mi w ciężkich chwilach i dawały mi siły. Teraz też mam ciężki okres i cieszę się, że mogę się tutaj zrelaksować. Najchętniej słuchałbym codziennie. Pozdrawiam. Słuchaj, yy, jesteśmy tutaj e, taką fajną, małą zbiorowością Myślę, że w imieniu innych z czatu powiem, że trzymamy za Ciebie kciuki. Jeśli masz cięższy okres, dasz radę, słuchaj. No zobaczcie, wyszło, wyszło na nasze. No, ta kadra też miała ciężki okres. Już wielu ją skreślało, wielu wątpiło, no ale, ale wybrnęła, wybrnęła po męczarniach, po nerwach, ale liczy się końcowy efekt. Czyli jedziemy na euro, jedziemy na euro, ależ to będzie, słuchajcie, no naprawdę, nawet wczoraj czytałem, e, ktoś z Was napisał, jeśli Polska nie awansuje, to ja euro zaczynam oglądać od ćwierć finałów. No zobaczcie, no już jest inaczej. Spotkać się z przyjaciółmi, usiąść, a tak, ja wiem, no, mecz z Holandią, ale ze swoimi nadziejami do, me do tego meczu cały czas będziemy mieli nadzieję, że a nuż, a może, a probierz, a czy tak, a czy tak, a czy tam. no niby no, tego strasznie brakowało, muszę Wam e, powiedzieć. Byłem jako korespondent na takich turniejach bez Polski i oczywiście to były cudowne turnieje, bo były cudowne mecze, które wspominam, ale nawet inaczej. Was tam traktują, inaczej na Was patrzą, no Twojej drużyny tutaj nie ma. Byłem na Euro 96 w Anglii, byłem na Euro 2000 w Belgii, Holandii. Ach, to co, było tam parę fajnych spotkań. Najlepsze Euro, jakie, jakie widziałem na własne oczy, Euro 2004, cudowne mecze. No i ta Grecja, która wygrała, nie chodzi o Grecję, ale tam były, tam, tam obejrzałem swój w ogóle najlepszy mecz na Euro, to na pewno. Hmm, czyli e, Holandia, Czechy 3-2. Holendrzy prowadzą 2-0, Czesi wyciągają na 3-2. Co to był za mecz? To, to, to Milan Barosz, Jan Koller, e, Paweł Nedwed e, wśród, wśród Czechów, e, a tam Edgar Dawid. To był w ogóle taki pojedynek Dawidza z, e, z Nedwedem. Patrzyłem wtedy na tego Nedweda i mówię: kurczę, facet się urodził 20 km od. Granicy z Polską. Nie mógł los zrządzić, żeby po tej drugiej stronie. Chociaż może by się nie stał wtedy tak dobrym e, piłkarzem. Cudowny mecz, ale bez Polski. To, e, to nie to samo. E, słuchajcie, I... metodik. Trzech założycieli kanału sportowego powinno jutro przywitać kadrę czerwonym dywanem i bukietem róż. I... Kadra podłączyła, trupa do życia. W ogóle nie czujemy się trupem. Nie chcę tu nawiązywać do zombiaka, no bo jak wiadomo, zombie wyżera mózg i to w tej słynnej imbie Stan versus Gazeta Wyborcza Gazeta Wyborcza przyrównała siebie do zombiaka. Nie, słuchajcie, przełączyliśmy się na sport i bardzo się cieszę, że będziemy mogli o sporcie, o Polsce, na euro. Móc y, mówić z kanałów sportowych, y, czyli takich, które nadają tylko o sporcie, a, a nie o innych kwestiach. Y, dzisiaj zdecydowanie y, byliśmy y, najlepsi, mieliśmy najlepszą y, oglądalność z tego, co tam podglądałem. Czasami. Flashlight Beam. Panie Michale, w brytyjskim sklepie Nike skończyły się koszulki reprezentacji Polski w dużych rozmiarach. Serio, poważnie, takie drogie koszulki jak ta. Yy, bo to jest właśnie ta koszulka, yy, ona jest Elką, to ja nie wiem, yy, jest bardzo duża, jest dla mnie za obszerna, yy, mimo że jest Elką. Yy, o, niech sobie tutaj yy, zawiśnie na koniec. Damian, oko szkudlarek. Ja już pisałem o tym dwa razy i Misza ani razu o tym nie powiedział, kurczaki, a uważam, tak jak i ty, że to ważna informacja i ciekawostka razem dla widzów. Pozdrawiam serdecznie, no ale jaka? Czekaj. Kapitan Kmer. Szukamy kapitana Kmera. Jaką Jan Betoniarek? No ale co do tego się odniosłeś? Czy gdzieś coś jest napisane więcej? Patrzę, patrzę. Tomek Gwóźdź. Ja wierzę w naszych na euro. Nic nie muszą, a wszystko mogą. Mam nadzieję i gorąco trzymam kciuki za naszych. Dzisiaj brakowało mi Grosickiego. Myślę, że w dogrywce mógłby zrobić różnicę. No nigdy się już nie dowiemy. Krzysztof Świderski y, zaraz szczęsny raz wypluł jedną piłkę pod nogi Walijczyka. No tak, ale w ogólnym, w, ogól, w ogólnym jakby podsumowaniu i tak, i tak jest bohaterem, i tak jest bohaterem. Dzięki Wojtkowi idziemy na euro. Y, Przemek Ziarek. myślę, że mimo braku 100% szans, to gra wyglądała pozytywnie pod kątem starania się utrzymać przy piłce pod pressingiem przeciwnika, małe korekty w składzie, więcej wariantów ze tych fragmentów. My przede wszystkim musimy się nauczyć bronić, gdy rywal wykonuje stałe fragmenty, no bo to po prostu, słuchajcie, zawał za każdym razem, gdy rzut rożny albo rzut z autu, słuchajcie, no zawsze się u nas działy dymy w polu karnym i na pewno Michał Probierz musi coś z tym zrobić, a mało ma czasu. A mało ma czasu w znaczeniu mało będzie miał jednostek treningowych. No dobrze, że te mecze z Ukrainą i z Turcją w czerwcu, zobaczcie, nabiorą zupełnie nowego wymiaru. Tam będzie można posprawdzać warianty w defensywie, w ofensywie. Super. Bardzo silni rywale. Zobaczcie, Ukraina znów odwróciła losy meczu, przegrywała 0-1. Zupełnie tak jak w tym pierwszym barażu z Boś, dzisiaj znów 0-1 z Islandią, ale wyciągnęła na, na, na 2-1. i Myślę, że jest silniejszą dużo drużyną i ma indywidualności, może nawet lepsze niż e, Polska, więc bardzo dobry sprawdzian. Rewelacyjna Turcja e, w eliminacjach. Vincenzo Montella jest trenerem reprezentacji Turcji. E, a, przypominam sobie Milan pod jego wodzą i szokuje mnie to, no ale, ale idzie mu dobrze rewi. Michał, przeżywałem z tobą Euro 2021 finał baraży ze Szwecją, potem Mundial, a teraz to przeczołgane, ale zasłużone. Pozytywna energia, dobra zmiana względem tego, co grali wcześniej, probierz bol top. No więc właśnie, naprawdę są takie zalążki które pozwalają wierzyć w tą reprezentację. Oczywiście grupa jest przesilna, tak? Ale no wyobraźcie sobie, że tam jedzie drużyna z eliminacji. Nie, my już nie jesteśmy tą drużyną z eliminacji. Jest progres, słuchajcie. Będę się opierał, że ten progres jest, może jeszcze jest niewystarczający, ale skoro się zaczął, to może się do euro jeszcze polepszy. Jeszcze się polepszy. Może nie na tyle, żeby... No, wiecie, urwać punkty Francji, ale Holandia, Austria, no. Dla drużyny z eliminacji Fernanda Santosza to by było mission impossible. To by był pojedynek gołej dupy z batem. A teraz nie musimy tak myśleć. Mario S. Misza, czytaj tutaj, jesteśmy najlepsi, najlepsi w 24 Europy. W Holandii, i Francję 0-0. Wychodzimy z grupy z trzema punktami. Słuchaj, no zobaczymy, będziemy, będziemy się bawić, będziemy to rozkminiać Ważne, że jedziemy, bo zobaczcie. Jedzie Albania, jedzie Gruzja, jakby nas miało zabraknąć, no po prostu. No to po prostu siara, siara, słabo by było, byłoby fatalnie, byłoby. Byłoby totalnie e, taka negacja e, futbolu i reprezentacji. Patryc, gdy Daniele Orsato sędziował mecze reprezentacji polskiej, ona nigdy nie przegrała, obiektywnie dziś Orsato bardzo dobrze sędziował, gasił w zarodku, wszelkie złośliwości. Tak, tak mi się wydaje, że, że, że bardzo, bardzo dobry mm, prowadzenie przez Orsato i, i rzeczywiście dał nam, zobaczcie, na Baraże zawsze prośmy. Niech Zibi Bonie, który tam jest w UEFA, wiceprezydentem niech nam zawsze załatwia Orsato, e, zobaczcie barasz ze Szwecją e, zwycięski i teraz i teraz ten baraż e, zwycięski e, Adamek Golczan twoje typy na euro, no wiesz co no, Francja i Anglia były moimi faworytami ale patrzę co się dzieje, Niemcy zobaczcie Juliana Nagelsmana e, miały w topy z Austrią z, jeszcze z, już zapomniałem z, z Turcją porażki E, w, dwa miesiące temu, teraz zobaczcie, e, dokonał rewolucji chyba z pięciu nowych zawodników e, i, i jak to funkcjonuje e, wygrana z Francją dzisiaj, znaczy wczoraj wygrana e, z Holandią e, i Dżamal e, Musiala e, i Florian Wirtz i ten Tony Kroos, który dał się namówić na powrót, a przecież nie dał się e, tak po prostu, a mecz turniej w naszym kraju. Po prostu musiał z nim pogadać. Nagelsmann powiedzieć mu, jaki ma pomysł na tą kadrę, żeby Toni Cross zechciał do niej wrócić. I zobaczcie, nagle okazuje się, że nie można skreślać Niemców. Co najmniej drużyna na taka, no, mogą, mają prawo myśleć na przykład o yy, półfinale. No super, że będziemy rozkminiać to euro także w kontekście yy, Polaków. No nie, nie wśród faworytów, tak? Ale to jest już zupełnie inny turniej. Cieszę się bardzo, będziemy się tu spotykać na pewno nie jeden raz choćby jutro, tak, żeby jeszcze na, na chłodno, no bo jak mówię, ja jestem cały czas w gazie od 19:00 cały czas prawie, że mm, komentujemy, no ale słuchajcie, ile razy wspólnie jeszcze będziemy świętować wspólny wspólnie awans na wielki turniej. Po takich wątpliwościach, gdy się wydawało, że już że już się nie da, że ta Walia, że ona silna, że ona kolektyw, że zawodnicy z Premier League i Championship i tak dalej, i tak dalej, daliśmy radę, słuchajcie, Michał Probierz i jego drużyna, mamy drużynę, tak, i to jest i to jest informacja wieczoru Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin i na Hamburg, i na i na Dortmund, także słuchajcie z Matti Borek, jak powiedział, że z piekła do i właśnie powiedział, może nie do nieba, do raju, słuchajcie, dla nas kibiców, dla nas mediów, tak? Raj, dla piłkarzy, raj, euro, turniej bez polski to byłby czyściec, to byłoby piekło, e, a tak znaleźliśmy się w piłkarskim raju i cieszę się, że wspólnie z wami łapka w górze dla was, dla reprezentacji. Polski. Trzymajcie się. Dobranoc. Trzeba jeszcze chwilę. Nie widzę, że tu niektórzy idą do pracy na 4.30, więc w zasadzie już wstali na Niemców. Michał Zbik. Oby, oby w ogóle doszło do meczu z Niemcami, bo to by oznaczało, że wyszliśmy z grupy. Czemu nie? Nawet widzę już rozkminki. Słuchajcie, czy myślicie, że lepiej zająć yy, pierwsze miejsce w grupie i trafić na drugą drużynę z grupy C, czy, czy, czy zająć drugie miejsce i trafić na pierwszą grużynę z grupy D, tak? No nie, no w takie rozkminki to ja się jeszcze nie bawię. Może za jakiś czas. Jeszcze Bartek Wrzesiek. Miszak mmm, to jest największym wygranym tego zgrupowania? Według mnie wahadła top. Piotrowski, żołnierz, probierza, drugi po Przemku Frankowskim, a Salamon wchodzi do trójki zabednarka. Ciężko Salamona nazwać wygranym. No on, on już był w tej kadrze, tak? on, do niej, on, on do niej wraca, ale myślę, że najwięksi wygrani to no, Wojtek Szczęsny, który nie miał nic do udowodnienia, tak sobie samemu, no bo, no bo jest jedynką, ale na pewno jest, jest wygranym. I masz rację, Kuba Piotrowski wbił. Z futryną wszedł do tej reprezentacji i już nie wyobrażamy sobie pierwszego składu bez niego. A przecież wydawałoby się, że Moder, Szymański, no to oni tak będą zaczynać e, te baraże w pierwszym składzie Moder, jeśli mu zdrowie pozwoli. A Szymański to na pewno w formie z. Turcji. I myślę, że Przemysław Frankowski, co do, co do niego, też nie było wątpliwości, ale ma prawo czuć się największym wygranym. I Nikola Zalewski, bo ja się go w ogóle nie spodziewałem z Isanią w pierwszym składzie. Ja bym pewien, że zagramy Frankowski na lewej, a Mati Kasz na prawej. No, Mati Kasz. E, trzeba go odzyskać na, na euro, bo moim zdaniem, no, e, może się jeszcze przydać. Przecież to będą intensywne mecze, będą jakieś kartki, oby nie Kontuzję. Kochani, trzymajcie się. Sousa psuje kwalifikacje, pisze kapitan Kmer. Polak, rodak, Czesiot, ratuje turniej przez baraże. Santos psuje kwalifikacje. Polak, rodak, probierz, ratuje turniej przez baraże. Jedziemy na euro. Zobaczcie, no to jest prawda. To jest e, prawda, że polscy ratownicy, no wypada trzymać kciuki za. Ja, probierzam, mam pełne prawo. Odpalić cygarko i sięgnąć po łychę. Może właśnie to w tym momencie robi. Dzięki jeszcze raz i dobranoc, moi kochani. Cudownie, że w takim optymistycznym nastroju, a nie w rozpaczy, że wszyscy pojechali na to euro. Wszyscy, tylko nie my, jedziemy. I to nie jest nasze ostatnie słowo. Ciao. Właściwie, Gutenach powinienem powiedzieć, bo turniej w Niemczech.